zawód promujący czytelnictwo, stworzenie dziennika z życia wybranego bohatera, dyktando z fragmentu książki, scenki teatralne, a nawet maraton czytania i wielka gala na zakończenie. Końca dobiegł właśnie projekt pod hasłem Jedna książka, jedno miejsce, na który Biblioteka Centrum Kultury w Piekarzowie pozyskała blisko 21 tysięcy złotych. Podczas finałowej gali wyłoniono zwycięzców grywalizacji i wręczono nagrody. Celem projektu była promocja czytelnictwa wśród młodzieży. W tym roku udział wzięło więcej niż w poprzednim, ponad 100 uczniów we wszystkich naszych konkursach, natomiast nieliczni wzięli udział łącznie we wszystkich. Grywalizacja sama w sobie polega na tym, że dzieci zbierają punkty. Suma punktów decyduje o miejscu w grywalizacji, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. W ramach projektu przeprowadzono wiele ciekawych wydarzeń, a uczniowie mogli wziąć udział w licznych konkursach. Pisali m.in. test ze znajomości książki Hobbit, czyli Tam i z powrotem, pisali dyktando z wybranego fragmentu książki, a nawet odgrywali wybrane przez siebie zdarzenie w formie scenki teatralnej. Wszystkie konkursy odbywały się na zasadach grywalizacji, a za każde wzięcie udziału w konkursie lub zajęcie miejsca na podium uczniowie otrzymywali punkty. Projekt zakończył się uroczystą galą, podczas której wybrano zwycięzców grywalizacji. I tak miejsce pierwsze zajęła Roxana Piec ze szkoły w Łosieniu. Bardzo ta seria konkursów była ciekawa, no i po prostu bardzo fajna. A co według Ciebie najciekawsze? Inscenizacja teatralna, ponieważ mogliśmy się wgrać w inną rolę i było, no, charakteryzacja bardzo ciekawie. Na miejscu drugim uplasowała się Maria Myszura ze szkoły w Piekarzowie. Ogólnie w takiej formie zabawy pierwszy raz brałam udział, ale wydaje mi się, że było warto, bo to była naprawdę świetna zabawa. Bardzo miło było wziąć w niej udział, właśnie przychodzić tutaj i korzystać z tych konkursów, przygotowywać się do nich. A pomysłem było to, że bardzo lubię ten typ książki, książkę fantasy ogólnie, szczególnie Hobbita, też dalsze części i autora, pana Tolkiena, też lubię jego twórczość. Miejsce trzecie przyznano Kacprowi Malarczykowi ze szkoły w Łosieniu. Nagrody wręczył dla najlepszych wójt gminy Piekarzów Zbigniew Piątek wspólnie z radnymi Małgorzatą Pietrzykowską, Jackiem Zagadło i Piotrem Bąkiem. Wydarzenie uświetnił pokaz malowania światłem.